Szczęść Boże. 10 lat temu rozpoczęła się piękna historia naszej Stolki. Co dzisiaj pragniemy uczcić tym wyjątkowym koncertem? 10 lat to bardzo długi okres czasu. To nawet więcej niż mają niektóre dzieciaki tworzące dzisiaj zespół. W tym czasie przez Stolkę przewinęło się mnóstwo osób. Według nieomylnych zapisów wujka Pawła to dokładnie 146 dzieci. Ale niektóre źródła podają, że w Stolce byli wszyscy mieszkający w Leśnie. Część dzieciaków, tych małych i tych większych, wystąpi dziś na scenie. Wiele znajomych twarzy dzisiaj jest na widowni. 10 lat to czas wspólnych prób, niezliczonych wyjazdów, fantastycznej zabawy, pięknych przyjaźni, a przede wszystkim wiernej służby na mszach świętych dla dzieci. To wiele serc, które poruszone pięknem muzyki i śpiewu przybliżyły się do Pana Boga. To mnóstwo koncertów i dwie nagrane płyty. Za ogrom tego dobra, które dokonało się w Scholi, a przez nią w naszej parafii, chcemy dziś uwielbiać Pana Boga. Dlatego teraz zapraszam Was na ten wyjątkowy koncert. Przywitajmy ich brawami przed Państwem Scholka Kwiatki Karoliny. Bardzo dziękujemy, to już chyba starczy. Znaczy my byśmy mogli pewnie długo, ale... Znaczy Scholka, bardzo dziękuję, nie? Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy za oklaski i za takie gorące przywitanie. Ja się nie przygotowałem do takich do mówienia tutaj przed wami, przed tak pięknym, wspaniałym gremium, ale Paweł pewnie coś chciał powiedzieć. Śpiewamy.
To jest ten moment, żebyśmy się teraz bardziej zaangażowali wszyscy, więc tak. Ten sektor będzie śpiewał tak to tak, a wy nie to nie. Dobra? Spróbujmy, tak? Tak to tak, nie to nie. I to już wszyscy możemy, tak, tak. Dobro jest dobre, a zło jest złe. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Tak to tak, nie to nie. Wspaniale, wspaniale, więc jedziemy. Lecia, pokazujesz dzieciom, a ja tutaj na kościół. Pierwsza piosenka, którą śpiewaliśmy w kościele, której się nauczyliśmy. To jest taka, pewnie wszyscy ją znają, którzy chodzą tutaj do kościoła, a którzy nie chodzą, też pewnie znają. On i ja. I to chcieliśmy wam teraz zaśpiewać. Oh,
które musimy powiedzieć. Teraz będzie taka piosenka Nie lękaj się. I w tym momencie chcieliśmy podziękować tym, co z nami aktualnie, co w Holce grają, czyli Tomek. Szymon. I mamy też jednego profesjonalnego muzyka, on tam jest cyłem, będę potem o tym mówić. Ustaliliśmy, jak coś jest nie tak, to idzie na niego, bo on jest jedyny profesjonalny. Dziękuję bardzo. No i teraz wszyscy się nie lękamy, nie? I ogień jak zwykle.
dzieci się zwężyły, usiądą sobie na ciebie. Znaczy ja mogę pójść. Ja to zacznę kiedyś u nas ksiądz sam zrobił, ale to za chwilę. No co niektórzy wiedzą, co chodzi. Relacje wzajemne.
To ja poproszę teraz wszystkich panów, wszystkich, jacy to są, jeśli wysłowić się na mnie. Będziemy coś takiego śpiewać. Ja to zawsze z chłopakami przy ognisku trenuję. No panowie, powtarzamy. To nie myślcie o nikim z sąsiadów. Mamy to chyba, co? Słyszycie siebie? Siebie tak, no i też dobrze. To spróbujemy. Teraz wyjdziemy, panowie. Nic więcej już się nie da osiągnąć na ziemi. Dziękujemy. Zaraz,
To jest też taki moment, gdzie chcieliśmy podziękować kapłanom, którzy towarzyszą, bo to jest główna siła, czyli księdzu Sagadowi, nie wiem czy jest, księdzu Krzysztofowi Sagadowi. Jest? Jak to proszę? I księdzu Michałowi Moskiewskiemu. Są dwóch księży, którzy opiekowali się z Holką, wychowywali nas. Tak, ale to będzie piosenka, której ksiądz może odpowiedzieć rapem, prawda? Wszyscy wiedzą, że ksiądz rapuje po godzinach. No. Yeah.
tylko raper, ale świetnie się radzi w gatunku reggae. Nie.
teraz mi się te kagatki wzięło. Jestem rybakiem pana i nie się tak z kola, tak sobie wczoraj o tym myśliłem. Myślałem. Ja już mówić się umiem. Myślałem sobie o scholi wczoraj i o tej piosence i tak sobie myślę, że właśnie po to chodzimy na tą scholę, znaczy bynajmniej ja, Paweł pewnie też, jak go znam, po to chodzą nasze dzieci, żeby przez ten śpiew zachęcać jeszcze inne dzieci, innych ludzi, po prostu rodziców, dziadków do modlitwy poprzez śpiew, ale nie tylko. I ta piosenka mi się kojarzy z zanęcaniem, wiecie? To jest jestem rybakiem pana, ale jak się idzie na ryby, to trzeba zanęcić, nie? Nasze dzieci to są takie zanęty. Zanęty, żeby jeszcze bardziej wszystkich przyprowadzać do Pana Boga. Więc o tym myślę jest ta piosenka. Bynajmniej ja tak myślę. Wy też, nie? Tak? Powiecie, że tak, bo się nie odczepi, nie? No.
dziękujemy. Myślimy sobie, że dzisiaj jest tak ciepło, że to chyba już wystarczy. Dziękujemy, dzieci. Gorące brawa dla naszych dzieciaków.
Jest naszą ostoją, jak my się mylimy, to ona nas podtrzymuje i pomaga nam ciągle, nieustannie, zawsze. Amen. Cześć, wujek Paweł od Scholki. Dzień dobry. Słuchaj, Kuba, co? Głośnik? Nie mogę. W ogóle nagrywamy cię, nie? Żebyś wiedział, musisz wyrazić zgodę. Czy wyrażasz zgodę na nagrywanie? Nie mogę dać go na głośnik, bo mój głośnik nie działa. Słuchaj, Kuba, otóż Scholka ma w tym roku 10 lat. A ty jesteś na moich tajnych listach, czyli przez jakiś czas musiałeś przychodzić na próby. Pamiętasz? Bo ja nie żartuję, ja też. No. Fantastyczny muzyk. Fantastyczny facet, jeśli chodzi o dzieci. Fantastyczny przyjaciel. To jest człowiek, który ma czuja takiego do tego, co robi. Czyli jeśli rozmawiamy o Scholce, to właśnie do tego rodzaju posługi w kościele. Nie tylko. Ja cię. No, Scholkę z wujkiem fajnie mi się prowadzi genialnie. Myślę, że Pan Bóg tak nas dobrał, że się nawzajem uzupełniamy. Więc przetrwało to różne próby i różne sytuacje. Więc po prostu nie mogę powiedzieć, że jestem wujku zakochany, bo to do mediów idzie, tak? Ale no, rzeczywiście połączyła nas przyjaźń, więc nam się to fajnie prowadzi. No. Bardzo fajnie. Tak. To, a dodatkowo też jest wymagający dla mnie. Dużo ode mnie wymaga. Czasami ponadprzeciętnie. Czasami, no, muszę się napocić, żeby mu sprostać jego wyzwaniom. Tak. To dobrze. Bardzo dobrze. Wyzwania. No, tak. To jest ważne. Nie, jedną wam powiem. U nich jest genialne to, że oni, ja mówię o wujkach, oni tak fajnie współdziałają. Oni dzieciakom od zawsze takie rzeczy potrafili wkręcać, że jak oni czasem przychodzą do domu i opowiadają o tym, to my wszyscy jesteśmy uchachani strasznie. No, świadkiem byłam chociażby o tym, jak oni dzieciom wkręcali, co to jest ptasie mleczko. Czy wujek, jak uczy się tych naszych super piosenek, to czy śpiewa czasami sobie pod prysznicem? Słyszałaś coś kiedyś, ciocia? Pod prysznicem nie śpiewa, ale na przykład śpiewa w łazience, jak kąpie maluchy. O. Wrzuca ich do wanny i wtedy im śpiewa, testuje te piosenki. Na chyba, nich, czy koncert. Czy chwycą. Ale zawsze też taki zaczyna się wieczorny koncert w piątki wieczorem, gdzie właśnie już maluchy śpią i wtedy wujek się zamyka w kuchni, zamyka drzwi i wtedy zaczyna testować właśnie, odtwarza sobie najczęściej rzeczy na Schole, szuka gdzieś tam właśnie w internecie, odtwarza sobie oryginał i po prostu sam się uczy, żeby to przećwiczyć. Także piątki wieczorem, zawsze w kuchni, w kąciku sobie siedzi i gra na gitarce. Wujek Paweł, słuchajcie, no nie da się go określić w żadnych ramkach, bo oczywiście wiemy, że ma w palcu chipa, który łączy się z Japonią. Jest człowiekiem, który wkręci wam każdy hit, zaprosi każdego człowieka, łącznie z Justinem Bieberem, a przede wszystkim to, za co bardzo zawsze Pawła ceniłem i to chcę powiedzieć po tych 10 latach, to wytrwałość i systematyczność. To jest taka, wiecie, cecha, kurde, której no, sam chciałbym się ciebie, Paweł, uczyć i to jest coś, co zawsze mnie jakoś tak pozytywnie zarażało u ciebie. I za to dziękuję. Wujek Rafał. To już jest trudniejsze pytanie, a właściwie zadanie. Wujek Rafał, on się nie mieści w żadnych ramach. To jest po prostu, powiedziałbym, eksplozja chęci i oryginalności. Począwszy od Szpicbródki,
skończywszy na jakichś takich, wiecie, szalonych pomysłach, które wspólnie z Pawłem gdzieś tam robili. Myślę, że to jest ta znacząca część niezwykłego klimatu tych schodów, której gdzieś tam się uczyliśmy przez te wszystkie lata. I myślę, że to jest ten szczególny kwiatek w Karolinie. I bardzo się cieszę, że jesteś, Rafał, i myślę, że to jest duet, który po prostu się nie da w żaden sposób rozdzielić. I tak wam życzę w ogóle, żebyście się w żaden sposób nie rozdzielali. A właśnie, co jest śmieszne. Nagraliśmy ze Scholą dwie płyty, a nikt z nas nie ma pojęcia o muzyce. To jest strasznie śmieszne. Uratował nas Marcin Wondołowski, czyli taki znany muzyk, który dograł różne solówki. W ogóle uratowali nas muzycy. A ja się z tego nieustannie śmieję, że wzięliśmy się z wujkiem na fajne za coś, na czym się nie znamy. No. Bo byliście młodzi. Tak, byliśmy młodzi, pełni zapału, pełni marzeń. I w ogóle... Zresztą, teraz też jesteśmy młodzi. Kochana Scholko, wszystkiego co najlepsze, nieustannego rozwoju i pomnażania Waszych talentów i pasji na Bożą chwałę. Życzę Wam tworzenia i śpiewania samych tanecznych hitów i do szybkiego zatańczenia. No słuchajcie, jest jubileusz, to są życzenia, ja Wam życzę, dzieciaki, prosto, jak kwiatki, kwitnijcie, żebyście nie zwiędli, żebyście rośli, żebyście cieszyli oczy, cieszyli serce i żebyście byli taką prawdziwą naszą radością. Ale też i żebyście wy sami mieli radość z tego, co robicie, śpiewając Panu Bogu, więc śpiewajcie. Śpiewajcie, wszystkie kwiatki śpiewajcie. Z Bogiem pozdrawiam i następnych 10 minimum lat. Cześć, kochane kwiatuszki Karoliny. Przede wszystkim gratuluję Wam 10 lat istnienia. Cieszę się, że też mogłam być, choć przez chwilę, częścią Waszej Scholki. Mam nadzieję, że w przyszłości tych chwil będzie więcej. A dzisiaj życzę Wam kolejnych 10, 20, 30 lat pełnych radości ze śpiewania dla Pana Boga. No i zdrowia, a także chęci do ciągłego rozwijania się. Ściskam Was gorąco i całuję. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że się cieszymy.